Obiecają, że będziemy śmigać. Na Snowflake'sie to jedziemy. Tyle fow mam strasznie mały w tej grze. No dobra, może 90 to jest za dużo, ale tak z 80. A tak w ogóle jak na nim siedzę, to mi jest ciepło. To ciekawe. Shit, co to jest? O nie, nie, nie! Co, co to? Snowflakes. Coś mnie kurde ugryzło. What the fuck? Coś kurde z ziemi wychodzi. Odstraszacz soniczny. Wody mi brakuje, zaraz umrę z braku wody. O, a tu jest jakaś dziura w ogóle wykopana, czekajcie. Tu. Tytan i kwarc. O. Czy tu jest jakiś potwór, kurde? O. Vital signs stabilizing. Coś u góry jest? Średnio. No dobra. Czyli tu nic nie ma już. O kurde, jaki zbugowany. Kraina.
Co to jest? To jest chyba lód zwykły. Kiedyż mnie odbanują? On nie wiem, czy w ogóle. O, shit. Jaka się skinie? No, coś tu jest. Ruda miedzi. O, shit. O, fuck. Niedobrze. Luzik. A tu co to jest? O kurde. Miejsce obcych. Technologia prekursorów. Generator od energii. O. To jest jakieś wyjście? Nie wiem, czy się w ogóle będzie dało stąd wyjść. Czy nie będę się musiał utopić. O. O, shit. O, jestem. Wyszedłem. Save. A, tu nie trzeba save'ów w tej grze. Po prostu peszek mieliśmy, no. Gra jest w becie, więc jest niedokończona, więc no, zdarzają się takie przygody. 400 metrów dobiegniemy. Nie zamarznę. Koleś, jakie jest twoje marzenie? Opowiedz nam. Ja nie wiem, czy ja tam znów nie wpadnę. Ja go się postaram się go spakować, bo się go da jakoś pakować. Nie wiem, na czym to polega.
Może po prostu do kieszeni on wchodzi. To wtedy wyjdziemy po prostu ze środka i tyle. Idziemy sobie tu, zobaczymy co tu jeszcze jest. Tytan. No i gdzie jesteśmy? Aha, też tu. Tylko w dziurze jakiejś. No dobra. Co? Kurde, sam nie wiem, już się zgubiłem, teraz już nie wiem. O! O, o, o! Jak to widzę, to wiem, że jestem w dobrym miejscu. Kable prekursorów. Ale to nie wiem, czy jak to są takie kable. To czy ja powinienem tu na przykład do dziury wejść, czy to jeszcze nie jest o to chodzi? Gdzie ta dziura była? Gdzieś tu była, nie? Aha, ja myślałem, że to jest dziura, a tu jest jakiś lód. Gdzie jestem nawet co? Czekajcie, Seagull, kucane wejście. O, o, o. W dobrym kierunku lecimy. Zjedzone tutaj są. O kurde, tu są jakaś dziura tu jest. A tam co za grzyb? Może do tego grzyba trzeba iść. Sam już nie wiem. To się schowałem do wody, powiem wam. Przynajmniej plan był niezły. Mówię sobie, wskoczę sobie do wody. Tak coś, nie wiem co to jest jakiś owoc, to od razu rozgrzewa. Dobra, gońcie się deszcze. Kurde. Teraz zdupiasz, co? No, czemu? Kurde, chyba... O, shit! O, nie! O, jest, zżarło mnie. Niedobrze. Ale jaką dziurkę w ogóle wycięło? Mam jeszcze Snowfoxa na szczęście.
No wiele tego w ekwipunku nie straciłem, chyba aż nic, bo i tak nic nie miałem tam trochę. Nie wiem, jak się go robi. Okej. Czyli to jak on wcześniej się pojawiał, to on mnie chciał zeżreć, tylko ja nawet nie zauważyłem, że on mnie chce zeżreć. No to teraz już będę wiedział. True Premiera Total Tank Simulator, więc rozumiesz Total Tank. Ja pamiętam, graliśmy w jakiegoś tanka. Myśmy wtedy śmignęli. Tu po górze to chyba nie chodzi, co? O, shit! Geszczu, goń się. Okej, tu. Jesteśmy w dobrym miejscu na pewno. Nie wiem, czy to tu może coś jest, jak myślicie? U, odbierz. I've been able to detect my people's tech in this region. Ooh. Fioletowa tabliczka jakaś. O kurde, dobra. Już widzę, o co chodzi. Może wejdziemy. Kurde, no nie mam tabliczki. Kurde, nie mam schematu na fioletową tabliczkę teraz. Bo ją właśnie zeskanowałem. Myśmy kiedyś z czegoś robili, nie? O, składnik. Dobra, czaję, o co chodzi. Muszę więcej w tabliczek ogarnąć i to będę mógł tam wejść. No kostka jonowa i diament, tylko że ja nie mam tego. Czekajcie, ja chyba stędy przyjechałem, nie? To może tędy wyjdę, może jeszcze będzie gdzieś tabliczka.
Pokrążę tu sobie trochę. Może coś znajdę. Spadam. Nic się nie stało. Dobra. No i co tu jest? Nic. To idę w drugą stronę. To idziemy w drugą stronę, może tu po drabinach. Subnautica ma obsługę ray tracingu? Nie, no raczej nie. Dużo tego robaka jest. Nie wiem, co on ode mnie chce. Kuźwa, to jest jaskinia na jaskini. W życiu tu nie się nie połapie, co jest gdzie. Sitrak i wejście kłócane. O! Coś tam się świeci na fioletowo. Nie wiem, co to jest, ale na pewno coś super. Dobra, mam tabliczkę. Tabliczka to mnie tak nie do końca ratuje, powiem wam. Nie wiem, po cóż ja tu wlazłem znów do dziury wielkiej. Na pewno jest pozytywne to, że tu była w ogóle tabliczka, co oznacza, że... że jesteśmy na dobrym tropie tych tabliczek, że one gdzieś tutaj się wszystkie znajdują. Ale gdzie dokładnie? Dobra, przeszliśmy na drugą stronę tej lokacji. O, znów się coś świeci na fioletowo. Zgaduję, że znów tabliczka. To ja tak trzęsie wszystko. Próby naprawy klucza prekursorów nie podoba się. Zalecana jest głębsza analiza oraz wytworzenie nowego klucza. Może trzeba było skanować tak jak ja to zrobiłem. Kurde, zimno, powiem wam, ale chyba mam kujowe kokosy.
Siups! W drugą stronę. $35 za 500 bitsów? Jak 35 zł za 500 bitsów, to ile to ja co ja z tego dostaję? Kurde, nic pewnie. Ale i tak dziękuję. Ale nie wiem, czy to jest najekonomiczniejszy. O, shit. No, sala wystawia. Ja powiem wam tak, nie bez powodu. Tu się chodzi drabinką. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, gdzie tu jeszcze coś by mogło być. Tak trochę na oślep chodzę, no ale szedłem na oślep, trzy tabliczki znalazłem, to położę jeszcze trochę, to może znajdę całą resztę. Kto to wie? O, mieć. Nie? Czemu by nie? A może więcej ich jest, wiecie, jak to zawsze z... Aha, tu byliśmy. Kurde, no tu mi się nie da wyjść teraz. Kurde, ale skok wiary zrobiłem i udało się. O nie. Ty, a to są w ogóle diamenty. To ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że to są w ogóle te, że tu kwarc leży. O nie. Kałuża, czekajcie, wyjdźmy. Naprawmy go sobie. No, jak tu w tej lokacji znaleźliśmy tą pierwszą tabliczkę, to może i tu znajdziemy też inne. Nie. O, shit. Futro, gdzie jest futro? Nie ma futra z niego. Jest 6.
Ja go mogę ulepszyć. O, to tego nawet nie wiedziałem. O, 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 patrzcie na to. Może tu będzie tabliczka, jak już jest taka budowla wielka. To jest... Uuu, jest tabliczka. Kostkę jonową, o kurde. Czyli nie dosyć, że... A umiem już tą tabliczkę robić. Dwa razy diament, kostka jonowa. A jak wygląda kostka jonowa? To mam taką kostkę. Dobra. Jak poszło, widzieliście co to było? Nie. Jeszcze raz. Gdzie mój łazik? Chyba tam teraz, nie? Dobra, jesteśmy w domu. To co, kostkę jonową jedną bym wziął i tabliczkę jedną se zrobił, nie? Albo nawet więcej kostek jonowych bym wziął. Myślę, że się ładuje teraz. Aha, nie zrobię kostki jonowej, bo jej tu nie mam. No dobra. A tu co mam nowego? Aha, to. Odstraszacz soniczny, aha, to. Ale to mi niepotrzebne. No dobra, no to musimy popłynąć do tamtej bazy po te elementy. I już. Powiedzcie mi, jakie gry są teraz na topie. W waszym topie jedna gra. W waszym rankingu. Co?
Wiedźmin 3, no tak, bo teraz jest Wiedźmin 3. Coś buczy. Ja lubię tak pływać. Ja nie kupiłem dwie kopie Wiedźmina 3, żeby zrobić drugą platynę. Ciekawe, czy są tacy, co tak robią. Wydaje, że dwie na pewno mi są potrzebne plakietki. No ale może na razie zróbmy jedną. I nie kombinujmy, co my tam jeszcze mamy. Bo tak naprawdę to jedna mi jest tu potrzebna. Pamiętacie? Gdzieś tu jest taka jaskinia i jak się z niej wypłynie, to jest na powierzchni i tam się idzie i tam jest ten... Czy ktoś to pamięta, czy to mi się tylko zdawało we śnie? O, to chyba może być tu gdzieś. Jest tam baza obcych, ale nie pasuje tam fioletowa tabliczka. Kuba. Czemu, powiedz mi, czemu ty mi spoilerujesz, powiedz mi. No weź mi ty mi wytłumacz to. O, chyba widzę tą bazę obcych. I teraz jak jest pogoda, to ją widać. Nie wiem, czy można banować, no. To tak... Jakbym miał banować za takie rzeczy, to koledzy musiałby mieć bana ciągle. Aha, muszę pamiętać, że mam te rośliny skanować. Bo ten aerożel, ty, to może tą meduzę muszę zeskanować, żeby aerożel mieć. Co myślicie? No może fioletowa nie pasować, bo to bardziej zielone jest. A kto wie. No bo jakby przypasowała, to ewidentny banik by był gruby wtedy. To już musiałby być pan. Ale portal jest. No dobra, ale takie tabliczki to ja nigdzie nie widziałem. Ciekawa? Coś się buczy, tylko pewnie trzeba poczekać jak to na kawę.
Bez sensu, nie wiem o co chodzi. Podnieś śnieg. I po co ja mam podnosić? Nie chcę podnosić śniegu. Ale jestem ciekaw, co mi tu jeszcze z gry zostało, no bo... Chyba pojazdów większych już nie ma, przynajmniej na tym etapie, tak? Niby są jeszcze dwa ulepszenia do C-Tracka. No ale to tyle w temacie. Dużo mi zostało. A skąd ty to wiesz, Fracek? Może trzeba do tej baby robota iść, tam z nią pogadać. Ale ona chyba powiedziała, że jak będę jej tam grzebał w jej rzeczach, to mnie zabije. To nie, to się zalicza jako druga część, to nie jest DLC, chociaż patrząc na grę to wygląda dość podobnie, znaczy jakby... że jest po prostu może inna przygoda tutaj, ale nie jest to jakaś inna gra, nie? Godzin masz, aha, no ale większe pojazdy jest, da się zrobić przy tych update'ach, które są na razie są w grze, czy raczej tak kiepsko, i czy jest po co w ogóle pingwina używać? Zrobić zejście głębinowe jeszcze zostało. No dobra, jak wy mówicie, że zostało, to ja wam wierzę, bo ja zawsze ufam widzą swoim. To ten, pamiętacie tego krabąszcza? O, shit. Coś nas ugryzło? Czy myśmy się zahaczyli? Tu się robi zejście głębinowe pewnie. Ale to mówię, to trzeba mieć troszeczkę chyba lepszego tego ulepszonego tego glidera. Nie. Dziwny dźwięk, jakby mi się coś wlewało do środka tutaj. Ale tu może wiecie, bo tak naprawdę... Może coś tu po prostu jest na dnie. Zamiast tam popłynąć, zdobyć. Tylko że 150 to jest bardzo płytko, nie? To jest 150. To by trzeba było tak wyjść. To jest to samo, czy to jest to kolejne? Nie, tu już chyba byliśmy zawsze, nie? Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. No i zejście głębinowe. Okej, czyli tu są jakieś moduły.
Pod Sitraka. Koniec, to już jestem najgłębiej jak się da. Diamenty. Okej. Galareciak mam. Mam tego galareciaka w końcu. Ty no, ale ja się zaraz uduszę. O, shit! Czy uważam, że straciłem swoje 5 minut? A gdzie ja miałem jakieś 5 minut swoje? Czy chodzi o robienie dzieci? Patrzcie sobie teraz, co w internecie piszą. Straciłem czas na siku, jak robiłem no może. To teraz tak. Na pewno byśmy chcieli coś. Aha, nie zjemy. Chociaż nie, no zjemy. Chujowe kokosy sobie zjemy. Pokażcie mi ten aerożel. Aha, i rubin. O, mam rubin. A co myśmy z tego aerożelu mieli zrobić, bo już nie pamiętam. Aha, ten geotermalny ten, ale po co mi to? W sumie nie wiem. Daliby coś do ulepszenia, jakieś, nie wiem, jakieś. No właśnie, nie mamy tego modułu głębinowego. Ja weźmy se dwa te, weźmy se jedną tabliczkę, to se wyrzucimy. Szafkę byśmy jeszcze jedną zrobili, bo mi niepotrzebne te wszystkie rzeczy tu. O Jezu, mamy tytan. Nie mamy już tytanu, no nawet mi nie mówcie. Tu gdzieś pewnie będzie leżał. Albo i nie. No geotermalny, tylko po co mi ten reaktor geotermalny, jak mi tam jeden panel wystarcza do wszystkiego. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased.
na 100 metrach. Coś tam jest, a to tak w ogóle. Kurde, jedna sztuka tytanu potrzebuje, no nie wierzę. Pewnie teraz sama miedź będzie wypadać. No jasne, mówię, kurde. Nie mam tytan. Dobra. 30 seconds. Tak, głowa w blenderze mnie przeraża, to już piąta wersja chyba, ale która głowa w blenderze? Okej. No i tyle chyba. Mam nadzieję, że się ten Seafox załadował. Oby. Bo ja chcę kosmitów poznać. No, zjebiście. Jak nówka. Czekajcie, co to jest? Czemu ja tu nie byłem? Jak ja to zrobiłem? Coś chyba ślepy jest ten człowiek. Patrzcie, tu jakieś skarby są. Pięknie. Lepiej naprawiajmy za każdym razem, niż mam się na ma rozpaść, nie? Nagle. Tu się trochę gubię, bo tu nie wiem, gdzie mam jechać, ale chyba gdzieś, a, do przodu. Dobra, fajnie się tam świetliło. Dokładnie.
shit. Oh fuck. O kurde. Jezu, prawie się w ogóle rozpadł. Widzieliście? Ale jajca. O nie, potwór tam idzie. Dobra, mamy to. Udało nam się tu dostać. I oby ta tabliczka działała. Nie wiem, czy tu się symbol będzie zgadzał, czy co. Okej, okay, zgadza się, bo tu fioletowa tabliczka. Jo! Moi drodzy, ale co się stanie u kosmitów? To się stanie u kosmitów. To jeszcze nie teraz.